trzeba pamiętać, forma ruchu, forma aktywności ruchowej. Możemy wybrać tą formę ruchu, a możemy wybrać jakąkolwiek inną, która nam pasuje, pływanie czy spacerowanie. Każda forma aktywności ruchowej ma wiele zalet, więc przede wszystkim poprawia mnóstwo rzeczy w naszym ciele, od układu krążenia, układ oddechowy, przemianę materii, wygląd skóry, siłę i napięcie mięśni, elastyczność, dotlenienie organów, za samym dotlenieniem ile idzie krew szybciej krąży, nasze wszystkie komórki ciała są dotlenione lepiej, dotlenione jest również nasze łożysko, zwiększa się przepływ krwi przez łożysko, dziecko jest lepiej dotlenione, lepiej ukrwione. Więc to są takie ogólne korzyści płynące z ruchu, w jakiejkolwiek formie on nie byłby wykonywany. Natomiast czym wyróżnia się sam taniec? Taniec, pamiętajmy, że to nie jest sam taki ruch jak spacerowanie, ale on jest połączony z takimi elementami jak muzyka, poczucie rytmu, więc zaprzęgamy do pracy, powiedziałabym, w pewnym sensie umysł, głowę. Cały czas w głowie trzeba sobie rozliczać, trzeba te kroki spamiętać, trzeba wiedzieć, w którym momencie je wykonać, więc ja bym śmiało powiedziała, że taniec jest pewną formą aktywności umysłowej. W dodatku też pomaga nam w naszym polu emocjonalnym. Taniec może nam poprawić nastrój. Kolejny aspekt jest taki, że panie w ciąży często zmienia się ich samoocena, ich samopoczucie, więc czujemy się większe, ociężałe, niezgrabne. Oczywiście nie mówię, że to jest zasada, ale często panie raczej więcej mają sobie do zarzucenia niż przed ciążą. Także tańcząc można powiedzieć, że wydobywamy z siebie te resztki kobiecości, o których zapomniałyśmy. Podnosimy trochę samoocenę, widzimy, że jesteśmy w stanie się poruszać nawet dość szybko, to może nie jest z nami aż tak źle. Widzimy, że mamy biodra, mamy miednicę, mamy biust, mamy ładne okrągłe ciało, które możemy poruszać w rytm muzyki i nam się to podoba, także poprawia nam to nastrój. A jak już powszechnie, myślę, wiadomo, dziecko odbiera już nawet na tym etapie prenatalnym, kiedy jest jeszcze u nas w brzuchu, to już odbiera sygnały takie nasze emocjonalne, więc jak my jesteśmy zdenerwowane, ono te nerwy czuje, a jak jesteśmy szczęśliwe, to dziecko też czuje nasze pozytywne samopoczucie. Poza tym tańcząc, wprawiając swoje ciało w ruch do rytmu muzyki, dziecko już zaczyna też ćwiczyć pewne swoje umiejętności, takie jak poczucie rytmu, czy tak jak na przykład zaleca się kobietom słuchania Mozarta, bo to potęguje jakieś możliwości później matematyczne u dziecka. Także na pewno takie już na poziomie prenatalnym takie obycie z rytmem, z muzyką służy dziecku. Dziecko lubi poza tym takie bujające, płynne ruchy. Taniec w ciąży sprawia, że możemy rozruszać tą część, która jest kluczowa dla nas w ciąży i przy porodzie, czyli obszar miednicy i kręgosłupa. Rozrusza stawy, więzadła, mamy większą ruchomość kręgosłupa i ten cały nasz aparat ruchu jest lepiej przygotowany na zmiany biomechaniczne, które postępują w trakcie całej ciąży, no i później ich zwieńczenie jest poród, czyli rozejście się tego wszystkiego w pewnym stopniu i później oczywiście te kości, to wszystko wraca na swoje miejsce, ale na pewno łatwiej ciało się do tego zaadaptować, przystosować i później wrócić do siebie, jeżeli wszystko jest, powiedzmy w cudzysłowie, rozruszane, takie nasmarowane i naoliwione. Jako mama trójki dzieci naprawdę zachęcam Was do tego, żeby się ruszać, żeby znaleźć swoją ulubioną formę aktywności ruchowej. Mam nadzieję, że to będzie taniec i żebyście się w tej formie odnalazły i mogły po prostu działać, bo jeżeli zostajemy cały czas w ruchu, nie zasiedzimy się na kanapie, to zauważymy, że to nie jest tak, że my nie mamy siły, bo rośnie nam brzuch, ale nie mamy siły dlatego, że coraz mniej się ruszamy, także ruch wyzwala w nas dodatkowe pokłady energii i o tym musimy pamiętać.